Wiesz, Polskę rozkradli, tutaj był wywiad z Danutą Hibner, proszę Państwa. Polskę rozkradli, a oni tu o wartościach rozmawiają. No, te wartości akurat uważam, że to są te wartości pierwotne, na które została zbudowana i właśnie... Chrześcijańską. Chrześcijańska to ona była... A zresztą to wyrażenie chrześcijańskie jest nieadekwatne, bo Chrystus nie był chrześcijaninem. To wszystko się zmieniało. Słyszysz, co oni mówią. Czy pamiętasz? A jak pani wchodziła do Unii Europejskiej, Danuta Hibner mówi, ja może co, ledwo pamiętam niektóre rzeczy, niektórych nie pamiętam. A czy ty pamiętasz Chrystusa w ogóle? Bo chrześcijaństwo to nie jest Chrystus. Chrześcijaństwo to nie jest chrystianizm, to przecież jest, wiesz, otumanianie ludzi, Kościół katolicki otumania ludzi i Unia Europejska otumania ludzi. Polskę rozkradli, a jeszcze dają taką opinię, że Polacy nie są ekonomicznie przygotowani, po co, tak samo jak ta firma Frizzl też bierze na lichwę, ale mówi i opiniuje, że Polacy to na finansach to się w ogóle nie znają. Frizzl. Czyli też minus dla Frizzl.